Alkohol jest chorobą, uznaną przez Światową Organizację Zdrowia. Jest to choroba po pierwsze przewlekła, po drugie postępująca, choroba śmiertelna, dlatego że śmiertelność wśród osób uzależnionych od alkoholu jest znacznie wyższa niż w przeciętnej populacji. I taką bardzo ważną cechą tej choroby jest jej charakter demokratyczny. Nie ma osób, których by broniło przed uzależnieniem pieniądze, pozycja społeczna, wykształcenie itd., itd. Ja miałem z każdego zawodu osobę, która była od alkoholu uzależniona. I to nie jest prawda, że to dotyczy tylko tych osób gdzieś tam z marginesu. Oczywiście spotkałem osoby takie, które z bardzo wysoka spadały nisko. I rzeczywiście znajdowały się na marginesie. Ale znam też osoby, które mają cudowne osiągnięcia, są wspaniałymi ludźmi, tylko dotknęła ich ta choroba, jaką jest alkoholizm. Nie ma różnicy, czy ja skończyłem szkołę podstawową, czy jestem profesorem. Nie ma różnicy, czy jestem żołnierzem, czy jestem generałem, czy księdzem, czy biskupem, prawda, czy lekarzem, który niby powinien coś wiedzieć na ten temat. Nie ma. To jest pełna demokracja i mówię, każdy ma szansę, jeśli tak można powiedzieć.